888 cm sześciennych pojemności, 95 koni, cześć Bączek, 87 Nm, zawieszenie Showa. Jedne z najlepszych hamulców, jakie w życiu testowałem i użytkowałem. Brembo Stylema. Triumph Tiger 900 w wersji Rally Pro, czyli najbogatszej wersji wyposażeniowej. Cześć, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny motocykl. Jak widzicie, kolejny motocykl typu turystyczne enduro, typu adventure. W moje ręce trafił Triumph Rally Pro 900 Tiger. Poustawiajcie sobie w kolejności, będzie też dobrze. Jak oglądaliście mój test Afryki, wiecie, jaki mam stosunek do takich motocykli. Jak oglądaliście mój test GS-a, wiecie, że tylko świnia nie zmienia zdania, a i troszeczkę tam to zdanie zmieniłem i to chyba było problem z moim dogadaniem się z Afryką, a nie mój problem dogadania się z motocyklami typu turystyczne enduro, bo ten motocykl jest naprawdę fajny i on ma masę dodatkowego wyposażenia, masę ciekawych rzeczy. Jest naszpikowany elektroniką, czyli coś, czego ja nie do końca, coś, co nie do końca lubię, ale zaczynam się pomalutku do tego przyzwyczajać. Powiem Wam szczerze, że tak jak wielokrotnie Wam mówiłem, czasami jest to przerost formy nad treścią. Tutaj w niektórych aspektach też się zastanawiam, na ile to jest przerost formy nad treścią, bo po Bluetoothie możemy sobie podłączyć GoPro. Po co? Nie wiem, być może tego nie odkryłem. Nawet użytkując GoPro, jakoś nie łączyłem go, nie chciałem tracić czasu, bo ten motocykl miałem na dość krótko, relatywnie krótko w kontekście testów, które z reguły wykonuję, testów, jazd testowych, więc chciałem przede wszystkim jeździć. Nie łączyłem go też z telefonem, możemy go połączyć z nawigacją i on wtedy nam, z tego co tutaj dobrze skumałem z tego wyświetlacza, będzie pokazywał nam strzałkami gdzie, co i jak. To nie jest taka chyba nawigacja, że widać całą mapę. Mogę się mylić, przepraszam. I elektroniki jest rzeczywiście napchane, bo mamy kontrolę trakcji. Ale dobrze, że ją mamy. Ale do tego przejdziemy przy silniku. Mamy ABS i to mamy cornering ABS. Świetnie, bo z tymi hamulcami... Później. Co jeszcze mamy z elektroniki? Nie wiem, na ile to będzie z elektroniki, ale z wyposażenia mamy podgrzewane stołki i kierowcy i pasażera działają bardzo szybko. Pogodę mamy taką, że nie sprawdzałem jak bardzo grzeją, ale włączyłem tylko na chwilę i grzeją, działa. Mamy też podgrzewane manetki. Czego nie mamy? A, jeszcze z elektroniki. Mapy. Mamy dostępnych kilka map, w tym jedną mamy indywidualną. Mamy mapę tam deszczową, drogową, mamy mapę sportową, najfajniejszą. I mamy też mapy terenowe.
tak zwane offroadowe. Ja z tych map nie korzystałem, jak dobrze wiecie z innych moich testów. Offroad to nie jest mój teren, ja się takimi motocyklami tam nie zapuszczam. Nie umiem, nie chcę popsuć, a od razu Wam powiem, że zrzucić tak po prostu w błoto 65 tysięcy złotych, nie. Powiecie, że 65 tysięcy to całkiem dużo, jak za 900. A Wam powiem, że za tak wyposażoną 900 i tak jeżdżącą 900, nie powiedziałbym, że to jest tak dużo, bo tu dostajemy już full, to jest ta najwyższa wersja, tam są 4 stopnie jak gdyby tych dostępności i to jest ta najwyższa Rally Pro. Jeżeli chodzi też od razu o wysokość, to Wam powiem, że kanapę możemy na szczęście regulować, bo wymiana mogłaby nie być taka prosta przez to, że ona jest podgrzewana, chociaż nie jestem pewien, bo nie orientowałem się jeszcze. To mamy ją regulowaną 85 albo 87 cm. Dla mnie te 85 cm było takie na styk i na pewno dużo lepiej mi się jeździło tym motocyklem niż Afryką, bo Afryka jest jeszcze wyższa, przynajmniej w odczuciu moim była dużo wyższa. GS-a miałem z obniżoną kanapą, więc GS-em mi się jeździło z kolei dużo wygodniej, jeżeli chodzi o podpieranie się do podobnych rzeczy. W całym teście tylko raz miałem taką sytuację, bo jeszcze muszę dojechać do domu i go jutro oddać, że zabrakło mi nogi i musiałem się z nim szarpać. Na szczęście nie jest ciężkim motocyklem, bo w katalogu jest podana masa jako 201 kg. Obstawiam to jako masę na sucho, ale do tego dorzućmy 20-litrowy zbiornik paliwa. Podejrzewam, że tam jeszcze innych parę płynów, jakieś tam dodatki i może nam wyjść około 220-230 kg. Chyba, że to jest masa gotowa do jazdy, to wow! Bo GS, pamiętajcie, GS850 Adventure ważył 240 kg chyba niespełna, bo 238, o ile dobrze pamiętam. Ale się zapędziłem, przecież o elektronice gadaliśmy, nie? No. I z elektroniki najważniejsze co? Nie ma elektronicznego, nie ma adaptacyjnego zawieszenia. I całkiem niedawno pod jednym z komentarzy pod Afryką ktoś mi zarzucił, że narzekam na zawieszenie w Afryce, bo jestem uprzedzony do nowinek technicznych. Powiem Wam w ten sposób, ja tak samo, że narzekam tam na DCT, to też się pojawił taki zarzut, że to jest jak gdyby wina tego, że nie lubię nowinek technicznych. Ja to sprostuję, ja jestem otwarty na nowinki techniczne, tylko ja lubię jak one działają tak jak ja chcę. To znaczy, wszelkie automatyczne tryby, jakie są zaprojektowane, czy to w motocyklach, czy w samochodach, czy w każdym sprzęcie, jaki mamy, jaki użytkujemy, jakiego chcemy użytkować, są zaprogramowane pod jakieś warunki. Warunki inżyniera, założenia inżyniera, czy całej reszty, czy stada inżynierów. Osobiście dla mnie to znaczy, że nie zawsze ja muszę się z tą wartością dogadywać. To nie zawsze znaczy, że to są wartości, które ja chcę mieć i w których ja będę się poruszał. Ja mogę chcieć poruszać się na innych obrotach, mogę chcieć używać innego trybu zawieszenia niż w tym momencie wybrał sobie producent. Tak, spoko, nie mam problemu z elektronicznie ustawianym zawieszeniem, czyli z takimi predefiniowanymi trybami, że ja wiem, że jak sobie ustawiłem tryb na przykład sport, to ten motocykl cały czas jest w trybie sport, a nie on sobie coś pomyśli, bo ja nie wiem, zwolniłem, bo inaczej się ułożyłem w zakręcie, bo cokolwiek, więc ty nie jeździsz w sporcie, więc będziesz jeździł w czym innym. Nie, nie lubię czegoś takiego i cieszę się, że ten motocykl pozostał przy w pełni regulowanym, bo to uwaga, w konkurencji do GS-a ten ma w pełni regulowane zawieszenie szoła, ale manualnie. Jak go ustawicie, tak go macie. Nie ma czegoś takiego, że co mój motocykl teraz wymyśli. Jasne, jeżeli jeździcie danym motocyklem dłuższy okres czasu, jesteście w stanie nauczyć się tego, co on robi i będziecie wiedzieli, co się dzieje. Ja, biorąc taki motocykl do testów, nie jestem w stanie jeździć aż tak długo, chyba że dostanę któryś z motocykli na test długodystansowy i będę mógł nim jeździć, nie wiem, miesiąc. Nie będę wtedy jeździł niczym innym. To tak, jestem w stanie się nauczyć, jak ten motocykl się zachowuje i sam do tego się dostosować. Być może jest to też kwestia tego, że przy tego typu zawieszeniach automatycznych jeszcze nie spotkałem się z zawieszeniem, które by mnie usatysfakcjonowało, z którego byłbym zadowolony, o którym powiedział, wow, to jest zawieszenie, które ja chcę mieć u siebie w motocyklu, bo mi się podoba jego praca, jego dostosowywanie się, jego tempo pracy. Jak na razie, co prawda nie jeździłem z dużą ilością motocykli z takim zawieszeniem, z samochodami już troszeczkę częściej miałem takimi do czynienia, nie spotkałem się z czymś, co by było w pełni, tak, ja to chcę, przyklepuję. Wolę, jak jest manualnie ustawione,
I nie uważam tego za zacofanie, a prędzej za swoje preferencje. Więc tak, cieszę się, że tutaj mamy regulowane, ale manualnie zawieszenie, a nie adaptacyjne, automatyczne, czy jakkolwiek je nazwiecie. I może dzięki temu on kosztuje tylko 65 tysięcy. Motocykl też z takich bajerów jest wyposażony w quick shifter, ale nie powiem Wam, jak działa, bo w momencie go odbierałem z salonu Triumfa, niestety wyskoczył błąd, że nie działa. Nie wiem, czy ktoś popsuł, czy coś tam się stało. Jeździłem normalnie, manualnie, zmieniałem sobie biegi, znaczy i tak zmieniamy manualnie na przykład quick shifterze, ale ze sprzęgiełkiem. I powiem Wam szczerze, że skrzynia bardzo fajna. Ani razu nie miałem tak, że wszedł mi bieg nie ten, czy nie doszedł bieg czuć, który bieg, że bieg wchodzi, bo który to nam się na wyświetlaczu pojawi, ale czuć, że bieg wchodzi, czuć, że jak redukujemy, to bieg schodzi, nie ma problemu ze znalezieniem skrzynia, jak dla mnie najbardziej, jak najbardziej dla mnie na plus. Jedyny problem miałem troszeczkę ze sprzęgłem, nie mogłem go do końca wyczuć przy ruszaniu i czasami mi się zdarzyło robić hopki, ale to już raczej chyba problem mój niż motocykla. I teraz tak. Ogólnie motocykle typu turystyczne Adventure wybieramy, może inaczej, ja jeżeli bym wybierał motocykl turystyczny Adventure, turystyczne Enduro, to bardziej dlatego, że znudziła mi się już bardzo szybka jazda po asfaltach, bo tak, lubię ją, bo chcę jeździć daleko, bo chcę dojechać na jakiś zakątek świata i ewentualnie zmienić opony, bo tutaj można zmienić opony, bo to jest chyba albo 19, albo 21 cali z przodu. 21 cali z przodu, więc spokojnie możecie sobie terenowo opony założyć, 110 i 150 z tyłu. I możecie nawet z tym motocyklem z asfaltu zjeżdżać. Możecie dojeżdżać, gdzie chcecie. Ja zawsze postrzegałem takie motocykle jako wybory rozsądne. Pomijam to, co przynajmniej słyszałem, bo nie miałem okazji KTM-a Super Adventure 1290, czy jakoś on tam się tak nazywał, bo oni mają tam te nazwy też zagmatwane, trzeba tydzień to wymawiać. To ja postrzegam motocykle tej klasy jako motocykle rozsądne. Do bardziej rozsądnej jazdy, do bardziej odpowiedzialnej jazdy. Oczywiście niektóre z nich dające możliwości jazdy nierozsądnej, ale bardziej skierowane już do osób rozsądnych. Nie to, że uważam inne osoby, które kupują inne motocykle za nierozsądne, broń Boże, ale tak widzę tego typu motocykle. I teraz powiem Wam w ten sposób. Ten motocykl jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co ja myślałem sobie o motocyklach typu turystyczne Enduro, jakkolwiek te motocykle nazwiecie. Dla mnie ja je nazywam bydlakami, bo to są ogromne motocykle z reguły, za wysokie dla mnie. Tu na paluszkach byłem w stanie sobie zrobić na tej obniżonej kanapie i dawałem sobie z tym radę. Natomiast kiedy wsiadłem na ten motocykl pod salonem, wyjechałem, no i tak, kurde, no nie brzmi to za specjalnie i to od razu Wam powiem, ten wydech nie brzmi za specjalnie, może inaczej, nie słyszymy go za specjalnie, żeby on dobrze brzmiał, to jak on brzmi, to macie tutaj próbkę. A tutaj macie jeszcze link do onboardu z przejazdu, tam troszeczkę lepiej będzie słychać. Możecie sobie później po filmie obejrzeć i zobaczyć, jak to słychać, jak to się ten sprzęt sprawuje. Natomiast nie słychać go zbyt dobrze z pozycji kierowcy, w sensie jest tam dosyć cicho, trochę odkurzaczowato, nawet na tych wyższych obrotach. Słychać, że się wkręcił, ale jakoś bez przesady. Pod tym względem GS mi pasował dużo bardziej mi się podobało brzmienie wydechu GS-a. Ja wiem, tam były dwa cylindry, to są trzy cylindry, ale myślę, że sposób zrobienia wydechu też ma znaczenie, a nie tylko liczba cylindrów. I nie słychać tego motocykla. I teraz tak, wsiadłem, nie słychać. Jedzie się całkiem spoko, w miarę mi starcza nóg, więc mówię ok. Nie będzie źle. No i tak sobie jedziemy. Od razu poleciałem zrobić tam jakąś mniejszą traskę, żeby zobaczyć, jak ten motocykl
się sprawuje. I powiem Wam tak, dopóki jechałem po normalnych drogach, luz. Wpadłem na ekspresówkę, bo tam kawałek drogi trzeba było dojechać ekspresówką i trzeba było zacząć wyprzedzać, bo to były już takie godziny, że trochę ciasno się zaczynało robić na drodze, trzeba było trochę pokombinować. Mówię, kurde, całkiem fajnie, przyjemnie się go przerzuca. Tak patrzę na prędkość i mówię, gdyby to był zabudowany, to byłoby poprawku. Ale na szczęście nie był i na szczęście nikt mnie na tym nie złapał. I ja Wam tego też nie powiedziałem, bo to był żart. Ale ten motocykl, przez to, że go nie słyszymy, przez to, że silnik pracuje bardzo łagodnie, w kontekście takim, że on nie generuje niepotrzebnych wibracji, nie trzęsie się, to jedyny moment, kiedy mamy czujemy te przyspieszenie, tak gwałtownie skręcimy gaz, to on rzeczywiście na zawieszeniu sobie zapracuje. Ale on się zbiera w bardzo dynamiczny sposób. To jest niby tylko 95 koni, ale te 95 koni napędza ten motocykl w bardzo dobrym tempie. I wcale go nie trzeba kręcić pod odcięcie, bo on ten średni zakres obrotów już ma fenomenalny. Na niskich obrotach też spokojnie pojeździcie. Motocykl tym silnikiem zachęca do naprawdę robienia głupich rzeczy i jeżdżenia w sposób nie za bardzo zbliżony do przepisów ruchu drogowego. Trzeba naprawdę bardzo mocno się pilnować, bo na nim nie czuć tego, że jedziemy szybciej. Dodatkowo, tak jak zawsze, narzekam na wysokie szyby, bo rzadko kiedy się z wysokimi szybami spotykam dobrymi, to ta szyba jest skonstruowana w ten sposób, że rzeczywiście zaczyna huczeć powyżej tych 110-120 km na godzinę, ale w pozycji wysokiej. Ja jechałem na autostradzie 140 km na godzinę i gdyby nie to, że bałem się owadów, to na chwilę uchyliłem szybę i powiem Wam szczerze, że ledwo było czuć podmuchy wiatru na twarzy. Więc w szybę w kasku w sensie. Więc ta szyba poza tym, że huczy, spisuje się naprawdę bardzo fajnie i potęguje to wrażenie braku uczucia prędkości. Zgubne wrażenie. To jest takie wrażenie, jak ktoś z Was kiedyś miał okazję jeździć Hayabusą, to nie rozumieliście, czemu ci wszyscy ludzie stoją, przecież to jest autostrada. A oni jechali przepisowo. Tylko Wy już nie. I to jest mniej więcej takie uczucie. Natomiast do rzeczy głupich. No tak, no ale rzeczy głupie. Do tego by się przydało jeszcze co zatrzymywać, jak się rozpędza. Triumph zrobił jeden chyba z najlepszych ruchów, jakie można było zrobić i jeden z najlepszych hamulców, jakich doświadczyłem w klasie tego typu motocykli i ogólnie w motocyklach. Do niedawna były te hamulce z F900R i XR. Tam były rewelacyjne hamulce. Te je biją dodatkowo na łeb, bo tu jest Brembo Stelema. Monobloki, pompa radialna. Jak to się wgryza cholerstwo w asfalt? W asfalt, bo jeździłem tylko po asfalcie. Naprawdę, zatrzymywanie tego motocykla jest szalenie skuteczne i to jest kolejne potęgujące wrażenie to, że możemy sobie pozwolić na dużo więcej. Bo nie dość, że mamy bardzo żwawy, mocny silnik, mamy wyposażonego w elektronikę typu kontrola trakcji, mamy cornering ABS, to jeszcze mamy rewelacyjnie skuteczne hamulce. Z tyłu też są hamulce Brembo i to wszystko mówi nam wow. Można robić rzeczy głupie, można by było robić rzeczy głupie i rzeczy nieodpowiedzialne. No dobra, ale skoro robimy rzeczy głupie i robimy rzeczy nieodpowiedzialne, ale jak to skręca? Bo przecież znudzi się, w pewnym momencie znudzi się łajenie tak prosto, tak ble, 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 ble. A do tego to klocki sobie lubią zapiszczeć czasem. WD-40 po sprawie. To wypadałoby jeszcze poskręcać. Skręca fajnie. Bardzo fajnie skręca, bardzo fajnie wyciąga się z zakrętów. Oczywiście to nie jest motocykl do kładzenia go do podnóżków, granic możliwości i tak dalej. Ale bardzo przyjemnie jeździ po zakrętach, zachowuje się w nich stabilnie i nawet jeżeli będą to łuki na autobanie, to przy 160-170 motocykl wydaje się niewzruszony. Dopiero podmuchy wiatru, dopiero czujemy, że tak troszeczkę coś jest może nie do końca tak, ale to też zastanawiam się, na ile bardziej było poczucie, że i tak jest za szybko, i tak jest
niewłaściwie, więc może to było to i mówię, jest przyjemnie, jest stabilnie. Jeżeli chodzi o prowadzenie tego motocykla, naprawdę nic mu nie mogę złego zarzucić. Jedyne, co mogę mu zarzucić, jeżeli chodzi o... I to nie będzie do prowadzenia, no, że lusterka się trzęsą. Przecież kurna, to nie jest kwestia tego, jak motocykl się prowadzi. Lusterka się trzęsą powyżej 5000 obrotów, po prostu. I rozmazuje się w nich obraz, tak to widać wszystko rewelacyjnie. Ale mają dosyć szeroki kąt widzenia, więc dopóki jesteśmy w Polsce, gdzie mamy obowiązek jeżdżenia na światłach cały rok, dużo więcej widzicie niż w miejscach, gdzie na przykład nie ma takiego obowiązku i tam bym radził uważać przy przekraczaniu pewnych obrotów. Więc naprawdę do wybrania się w taką dziką trasę też się nada. Myślę, że spokojnie z pasażerem też się nada, bo pasażer ma grzaną kanapę. Mogę grzana kanapa, Jezus Maria. Jak ja chciałbym mieć to w momentach, kiedy ja testowałem F900XR. 11 stopni, ciągle deszcz. Nieważne. Ogólnie rzecz biorąc i rzecz ujmując, jeżeli chodzi o prowadzenie, zachowywanie się motocykla, dla mnie bomba. Jeżeli chodzi o tę kategorię sprzętów, to jest dla mnie naprawdę bomba. Jasne, w innych kategoriach znajdzie się motocykle, które lepiej się prowadzą, lepiej skręcają, lepiej hamują, lepiej przyspieszają. Ale jeżeli chodzi o adventure i to te, z którymi miałem do tej pory do czynienia, to ten jest na pierwszym miejscu, zaraz dosłownie milimetr za nim jest GS850, a na ostatnich miejscach jest niestety Afryka. Bardzo przepraszam wszystkich miłośników Afryki, mi po prostu ten motocykl nie pasował zupełnie. Nie potrafiliśmy się ze sobą dogadać, mimo to, że zrobiliśmy całkiem sporo kilometrów razem. No dobrze, no ale to skoro on jest taki rewelacyjny, ma tylko cichy wydech, w sensie taki odkurzaczowy, to czy ma jakieś wady? Owszem, ma. I to nie są wady takie małe, lekkie i przyjemne, tylko to są wady dla mnie troszeczkę upierdliwe. I gdyby nie te wady, to wie, czy nie zajmiałbym miejsca GS-a w moim serduszku jako piąty motocykl w garażu. Ale to są wady, które da się wyeliminować. Tak, znaczy jedną z nich da się wyeliminować, drugą będzie ciężko. Pierwsza wada z tych, o których Wam mówię, to prawa noga dostaje bardzo dużo ciepła. A to dlatego, że tutaj dotykamy tej części. Ona jest cały czas ciepła, szczególnie w mieście, szczególnie w taką pogodę, jak mamy dzisiaj, gdzie jest 30 stopni, bo chyba Lucyfer już do nas nadciąga, to tu dotykamy nogi. Szczególnie tak jak widzicie, jak ja jadę w dżinsach, to bardzo mocno czuć, i szczególnie w jeździe po mieście. Będziecie to odczuwać. Podnóżek jest tak ustawiony, że praktycznie tą nogę musicie tam trzymać i przynajmniej dla mnie nienaturalnym było, żeby ją odsunąć troszeczkę na bok. Nie czułem się wtedy na motocyklu dobrze, ale podejrzewam, że to jakaś osłonka, dekla, którą włożymy tutaj sobie pomiędzy gmole a ten dekielek i wszystko będzie ok, albo przynajmniej będzie lepiej. Natomiast w trasie to podejrzewam, nie będzie tak przeszkadzać i kurde, ogrzewanie nóg też by mi się w kwietniu przydało, a nie w sierpniu. Trudno. I druga poważna wada, taka bardzo poważna dla mnie. Jak już stwierdzicie, że czas pojeździć dynamicznie, bo Wam się to spodoba na tym motocyklu, a gwarantuję, że Wam się spodoba, tutaj te elementy. Teoretycznie to jest miejsce, gdzie możecie trzymać nogi, trzymać kolana. Tutaj ten plasticzek, który jest dosyć miękki, dosyć elastyczny. Ale de facto, jak ściskacie zbiornik kolanami, ściskacie tu ten element. To jest też jakaś taka plastikowa osłonka, żebyśmy się nie grzali pewnie za bardzo od ramy. Niestety w trakcie silnego chwytania motocykla udami ten element się dosyć mocno w nie wbija i to dosyć boli. Po prostu zwyczajnie fizycznie boli. To nie jest tak, że to jest niewygodne, to po prostu boli i tu też trzeba by było coś wymyśleć. Tak, wiem, być może turystyczne lepsze spodnie, skórzane spodnie. Ale kurczę, nie oszukujmy się, czasami chcecie, mając przypuśćmy tylko jeden taki motocykl, wyskoczyć na miasto, się po prostu pokręcić i to też może być upierdliwe. Więc słabo. Kolejna słaba rzecz. No takie średnio bym powiedział dokręcone te halogeniki przeciwmgłowe. Trudno.
z wad jeszcze takich mało upierdliwych, ale będących. Szybę da się podnieść jedną ręką, ale nie da się tego zrobić bez chyba użycia tempomatu, będzie ciężko. Bo trzeba ją odgiąć do przodu i dopiero, bo to są sprężynki i dopiero można sobie regulować. Ona jest tu regulowana w 5 pozycjach. I to owszem, możecie to zrobić w czasie jazdy, ale polecam to robić na tempomacie. Mimo wszystko, po prostu jest to trudne do zrobienia jedną ręką, ale da się. Mi się udało, ale nie mam tego chyba na GoPro. Trudno. No to tak, co jeszcze? A, właśnie. No bo jak napakowaliśmy się elektroniką, to wystarczy to później dobrze podać. I z tym niestety też jest problem, bo... kurczę, wyświetlacz jest duży, ma chyba 7 cali. I to jest całkiem sporo moim zdaniem. Ale jest ładnie czytelnie. No dobra, średnio czytelne są obroty, które są w takim... w bardzo śmiesznej skali pokazywane, natomiast możemy sobie na tym wyświetlaczu w ustawieniach poszukać i znaleźć takie ustawienie, które będzie nam pokazywało wartość liczbową obrotów i to są wtedy duże cyferki. Mamy oczywiście tam prędkościomierz, temperaturę, nie temperatury, spalania, wszystko. A właśnie, przy spalaniu. Producent deklaruje chyba 5,2 albo 5, coś takiego. I powiem Wam tak, dopóki nie wjechałem na autostradę, jeździłem dosyć dynamicznie. Jak już się ze sobą polubiliśmy i do siebie przyzwyczailiśmy, to była jazda dosyć dynamiczna. To komputer pokładowy pokazał mi 5,15. I to naprawdę nie było łagodne traktowanie gazu. Tak, owszem, da się to zrobić jeszcze wyższym spalaniem. I podejrzewam, że nawet na tej drodze, na której ja jechałem, co po niektórzy z Was byliby w stanie, a co po niektórzy by powiedzieli, żeby Boże, jak czyżej się choprzysz, to się dało połowę zejść. Powiem Wam tak, gdyby tą trasą jechać spokojnie, obstawiam, że bylibyśmy w stanie spalić poniżej 5. Natomiast moim zdaniem i tak jest to rewelacyjny wynik. Zbiornik ma 20 litrów pojemności i myślę, że od zatankowania do rezerwy możecie spokojnie liczyć na te zasięgi przy spokojnej jeździe 300 km od tankowania do tankowania i wydaje mi się, że 300 km to jest wystarczająca odległość, żeby zejść i na chwilę dać gnatom odpocząć, bo ta kanapa nie jest mistrzem wygody, ale nie źle. Jest troszeczkę twardawa, jak macie jeszcze ciężki plecak na plecach, to doskwiera, ale nie jest źle, jest całkiem okej, bym ją nazwał. Natomiast wracając jeszcze do tego wyświetlacza i do tego menu. Menu jest w języku angielskim, no trudno. Na szczęście język angielski już jest na tyle spopularyzowany, że z tymi prostymi komendami większość z nas sobie poradzi. Natomiast strasznie nieintuicyjne mi się wydaje to menu. Bardzo długo szukałem na przykład średniego spalania, resetowania niektórych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tak, część rzeczy macie podpowiedziane na wyświetlaczu, a część nie, ale... przepraszam, że to powiem, ale BMW robi to troszeczkę czytelniej. Przynajmniej dla mnie. Może dlatego, że dużo więcej jeździłem BMW-kami, to dlatego jest mi łatwiej. Ale na pewno jest prostsze od menu Afryki. Tam to jest, Bożu. No. Właśnie, no i ten, no i wyświetlacz. Czekajcie, ja go w ogóle odpalę, ten wyświetlacz. Jak już jestem. Oczywiście nie ma poganiacza w długich, jak to w Triumfie jest tylko zapalenie bądź zgaszenie świateł długich. Słabo. Słabo, bo ja naprawdę lubię ten gadżet. Obydwie klamki są regulowane. Średnia prędkość i tak dalej są pokazywane. A właśnie, guziczki na kierownicy są podświetlane, żeby Wam było przyjemniej użytkować w nocy, jak jedziecie. Delikatnie są podświetlane. Motocykl też całkiem ładnie świeci. Dobra. W ogóle tutaj nam się jeszcze wyświetlają takie niepotrzebne rzeczy, jak SMS-y. Możemy muzykę sobie tutaj zarządzać, jak podłączymy telefon. GoPro. Historia połączeń. Masa rzeczy. Mam wrażenie, że to jest właśnie ta przesada. Podgrzewane manetki. Bardzo ładnie są zrobione guziczki, że nie jest taki dodatkowy guzik. To te manetki też nie są jakieś takie grubaśne. Awaryjki, wszystko jest. No tak, no to o wyświetlaczu tyle. Bo co ja mam jeszcze powiedzieć? Są zmienne mapy silnika, co Wam już powiedziałem wcześniej. Mapy, które naprawdę mają znaczenie i robią różnicę, bo nie dość, że możemy sobie sterować poziomem kontroli trakcji,
poziomem, nie wiem czy poziomem ABS-u, ale na pewno trybem ABS-u, żeby go nie wprowadzić w off-road. Zaraz zobaczymy, czy na zgaszonym silniku jestem w stanie to zrobić. To jeszcze zmienia nam się reakcja na gaz. I mam wrażenie, że nie zmienia nam się moc sama w sobie, tylko przede wszystkim właśnie reakcja na gaz. Czekajcie, to było tu. Leading modes. No i mamy na przykład sport. I tak, mamy ustawienia ABS-u. O, tu możemy tylko w trybie road. Czyli podejrzewam, że w trybach off-roadowych możemy zmienić. Mamy mapę sport lub road. Kontrolę trakcji możemy sobie w trybie sport lub road ustawić. I zresetować to do defaulta. Więc to nie są jakieś mocno zaawansowane, mocno skomplikowane ustawienia, ale możemy sobie coś tutaj poprzestawiać. I to dobrze, że to nie jest za bardzo naciskane, bo po co mi 10 leveli kontroli trakcji? Tak, to ma znaczenie przy warunkach torowych, ale nie przy warunkach turystycznych. To jest motocykl, który na torach zaprowadzicie tylko po to, żeby się czegoś doszkolić, czegoś nauczyć. Nie będziecie tym rypać czasów. Więc myślę, że tak jest dobrze. Dla mnie osobiście tak jest dobrze. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze mi przeszkadzało, czy coś jeszcze mi się podobało? A właśnie, dla zwolenników OFA, jeżdżenia w OFie, nie dość, że po obydwu stronach to jest zginane, więc nie powinniście tego łamać przy pierwszej lepszej glebie, to jeszcze są wyciągane gumy z podnóżków. I macie wtedy podnóżki takie ostrzejsze pod buty offroadowe, żeby się nie ślizgać. A tak to ładnie absorbują wibracje i nic nie czuć na łóżkach. No i tak właśnie przedstawia się ten motocykl. 65 tysięcy złotych. Znaczy ta wersja zaczyna się od 65, bo jeszcze ją możecie doposażyć. Tam jeszcze są lakiery, nie lakiery. Nieważne. Motocykl z prawie wszystkim, co możecie mieć dostępnego na rynku, ale na szczęście nie z tym wszystkim, bo można by było przesadzić. Warto jest znaleźć złoty środek. Motocykl łagodny, kiedy będziecie tego potrzebować, bo da się nim jeździć spokojnie. Naprawdę. Próbowałem, da się. Cały rozsądek, który Wami decydował, żeby kupić motocykl typu turystyczny enduro, nie musiał koniecznie zgasić Was takiej troszeczkę dzikości i chęci do zabawy. I w tym motocyklu znajdziecie ten cały rozsądek. Jesteście w stanie po mocniejszym odkręceniu manetki, lepszym złożeniu się w zakręt, spokojnie sobie dostarczyć takich lekko sportowych emocji. To taki trochę SUV, ale w pakiecie sportowym. Nie wiem, czy to tam M-pakiet, znaczy może M-pakiet to jest głównie stylistyka, ale czy to będzie M-ka, czy to będzie RS-ka, czy to będzie AMG, czy coś w ten deseń, to tutaj macie troszeczkę taki przedsmak. Nie są na szczęście tak sztywne jak samochody, o których wspomniałem, w sensie ten motocykl nie jest tak sztywny jak samochody, o których wspomniałem, ale taki delikatny przedsmak jest, bo to on może być spokojnym turystykiem, objuczonym w kufry, zabrać Was i pasażera, pasażerkę na piękną, długą wyprawę, ale może też posłużyć do tego, żeby troszeczkę się powściekać i powygłupiać. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre połączenie dla kogoś, kto chce mieć jeden motocykl, lubi dalekie wyprawy, lubi jeździć daleko, ale ma czasami ochotę na wypuszczenie wewnętrznego diabełka, który w nim siedzi, bo każdy z nas go w sobie ma, tylko nie każdy go wypuszcza. Pamiętajcie, niewypuszczanie diabełka skutkuje frustracją. Trzeba go czasem wypuścić. I tak. Triumf. Tiger 900 w wersji Rally Pro, czyli najwyższy dostępny model z 900 i chyba aktualnie nawet 1200 nie jest w ofercie. Ciekawe. Ja go lubię. Polubiliśmy się. I trochę mi szkoda, że muszę go oddać. Co prawda nie mam w tym momencie czasu na wyprawę, ale oddaję go i odbieram raketa. No, to taka mała zapowiedź tego, co będziecie mogli w niedługim czasie jeszcze zobaczyć na kanale. Moi drodzy, ja Wam ślicznie dziękuję. Razem z Triumfem. Za to, że byliście tutaj, za to, że obejrzeliście ten mój wywodzik i
Kurczę, jak tak mówiłem jeszcze do Was, to tym bardziej się utwierdziłem w przekonaniu, że to jest naprawdę fajny motocykl w tym segmencie. No, w mojej wewnętrznej walce z samym siebie w przekonywaniu do tego typu motocykli, bo tak jak mówię, no skoro cały świat je uwielbia, to czemu Ty jeden, Łukasz, masz ich nie lubić? Nadal uważam tą klasę za troszeczkę pozbawioną sensu. Ale jeżeli już miałbym mieć motocykl z tej klasy, to ten motocykl bardzo mocno walczy z GS-em 850, bo tak jak Wam pokazywałem wcześniej GS-a i o nim mówiłem, to on też bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. Dobrze, kończąc. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.